Dzień dobry Państwu. Zapraszam serdecznie do kolejnego odcinka naszego podcastu o prawie medycznym. Nasz cykl nazywa się Pierwsza pomoc w prawie medycznym i w ramach tego cyklu przedstawiamy zagadnienia istotne dla branży medycznej, odpowiadamy na wiele pytań prawnych i nie tylko, istotnych dla osób związanych z medycyną. Zapraszamy do słuchania lekarzy, właścicieli poradni, dyrektorów szpitali, ale także osoby, które dopiero zamierzają rozpocząć swoją działalność medyczną. Dla tych z Państwa, którzy nas nie znają, pozwólcie Państwo, że się przedstawimy. Ja nazywam się Katarzyna Fortak-Karasińska, jestem radcą prawnym i partnerem w FK Legal. Jest ze mną dzisiaj aplikant radcowski Karolina Polowczyk. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku opowiemy o podmiocie leczniczym. Dla tych z Państwa, którzy jednak chcieliby prowadzić działalność medyczną w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, czyli w ramach gabinetu, zapraszamy do wysłuchania naszego poprzedniego podcastu, w którym szczegółowo opowiedzieliśmy o tym, dlaczego właśnie warto indywidualną praktykę lekarską, czyli gabinet prowadzić i też jak przeprowadzić procedurę rozpoczęcia działalności w tej formie. Ale dzisiaj o podmiocie leczniczym, czyli bardziej o takiej szerszej działalności. Właściwie możemy się zastanawiać, czym jest podmiot leczniczy i jak zdefiniować to pojęcie. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, ponieważ ustawa o działalności leczniczej nie zawiera takiej definicji. To znaczy nie możemy wprost powiedzieć, czym jest podmiot leczniczy dla naszego ustawodawcy. Zamiast tego przepisy wymieniają określone kategorie podmiotów, które mogą założyć sobie taki podmiot leczniczy. No i tu wśród tych podmiotów wyróżniamy przedsiębiorców, tak zwane SPZOZy, instytuty badawcze, fundacje, stowarzyszenia. Generalnie można powiedzieć, że podmiot leczniczy jest jedną z form wykonywania działalności leczniczej obok indywidualnych praktyk lekarskich, obok indywidualnych oraz grupowych praktyk lekarskich. No właśnie, tak jak Karolina powiedziałaś, że przede wszystkim przedsiębiorcy tworzą te podmioty lecznicze i tutaj jeśli Państwo zamierzacie rozpocząć działalność medyczną, zarejestrować podmiot leczniczy, no to najpierw musimy sobie zadać pytanie, kto może być tym podmiotem leczniczym, jeśli właśnie mówimy o przedsiębiorcach i to jak najbardziej może być jeden właściciel, czyli osoba prowadząca tak zwaną jednoosobową działalność gospodarczą. Proszę Państwa, tutaj właśnie ta duża odrębność od indywidualnej praktyki lekarskiej, bo to nie musi być w ogóle lekarz, więc jeśli nie lekarz chce być właścicielem firmy medycznej, no to właśnie musi zarejestrować podmiot leczniczy. Ale nie tylko w formie takiej jednoosobowej działalności leczniczej możemy prowadzić podmiot leczniczy, bo również wśród przedsiębiorców, jeśli Państwo chcecie dokooptować wspólnika, to możecie założyć spółkę. I to może być spółka, każda dozwolona wedle przepisów prawa polskiego i również wśród grona wspólników nie musi być żadnego lekarza i może taka spółka przystąpić do wykonywania działalności leczniczej. Także to istotne, że tą działalność medyczną mogą prowadzić nie lekarze. Też taka informacja tutaj istotna, bowiem kiedyś były takie przepisy dawniej, że jeżeli podmiotem leczniczym, takim dawniej nazywanym niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, jest na przykład spółka, w gronie której nie ma lekarzy, to wówczas musi ona mieć kierownika medycznego, już lekarza. Otóż tego przepisu już nie ma, a zatem za działalność medyczną mogą się brać nie lekarze, byleby zatrudniali właściwy personel już do wykonywania świadczeń zdrowotnych. I tu właśnie w kontekście zatrudnienia personelu medycznego warto zwrócić uwagę na taką odrębność pomiędzy podmiotami leczniczymi a praktykami lekarskimi, ponieważ tak jak już wspominaliśmy w poprzednim podcaście o praktykach lekarskich, praktyka taka może zatrudniać jedynie osoby niebędące lekarzami do wykonywania czynności pomocniczych. Z kolei w przypadku podmiotu leczniczego już takich ograniczeń nie mamy i podmiot leczniczy może zatrudniać dowolną liczbę personelu medycznego, niemedycznego. Jeżeli chodzi o personel medyczny, może być to personel różnych specjalizacji i mogą być to różnorodne formy współpracy przewidziane w przepisach. Zanim przejdziemy dalej, czyli powiemy Państwu tak naprawdę, co trzeba zrobić, żeby zarejestrować ten podmiot leczniczy, to jeszcze ja bym chciała słów kilka o tym tak naprawdę, w jakim celu my ten podmiot leczniczy tworzymy. Czyli jak można zaplanować ten rozwój biznesu medycznego, żeby jak najlepiej on funkcjonował. Przede wszystkim myślę, że podmiot leczniczy, głównym celem takiego podmiotu leczniczego jest obsługa pacjentów. I tutaj mówimy o obsłudze pacjentów zarówno tych komercyjnych,
czyli w tak zwanych prywatnych placówkach, jak i pacjentów przyjmowanych przez podmiot leczniczy na NFZ. Tak, ale też ważne, żeby wiedzieć, że podmioty lecznicze oprócz obsługi pacjentów również bardzo często w ramach swojego właśnie rozwoju biznesowego współpracują z innymi podmiotami leczniczymi. I tutaj taką najczęstszą formą jest sytuacja, kiedy zwykle to się dzieje na przestrzeni takiej współpracy prywatnych podmiotów leczniczych z publicznymi, czyli na przykład z SPZOZami. I ta współpraca polega na tym, że prywatny podmiot leczniczy świadczy na rzecz szpitala usługę lekarską, czyli mówiąc wprost, zabezpiecza obsadę lekarską, której często w szpitalach brakuje, bądź też personel, który jest w ramach umów o pracę, już wykonuje tak dużo tych godzin pracy, że wykracza to poza przewidziane prawem pracy nadgodziny i istnieje konieczność, no, powiedzielibyśmy językiem biznesowym, wyoutsourcowania personelu. Właśnie taką jedną z form jest ta współpraca między prywatnym podmiotem leczniczym a szpitalem. Jeśli taki szpital jest publiczny, on wówczas rozpisuje takie postępowanie konkursowe polegające na wyborze innego podmiotu leczniczego, który mógłby mu zapewnić lekarzy do udzielania usług lekarskich. I na przykład to mogą być usługi lekarskie na danym oddziale, czy też jedynie dyżury, czyli w określonych godzinach. Oczywiście o tym możemy mówić więcej, ale już teraz Państwa zapraszamy do kolejnego podcastu, bo chcemy również nagrać podcast i porozmawiać o tym, jak współpraca między podmiotami leczniczymi może wyglądać, jak dobrze zawrzeć umowę w ramach takiej współpracy. To szczególnie ważne dla takich właśnie podmiotów niepublicznych. Ale wracając do celu, dla jakiego zakładamy podmiot leczniczy, to też należy powiedzieć o tym, że wiele podmiotów leczniczych współpracuje z większymi firmami medycznymi, które na przykład świadczą usługi abonamentowe dla pacjentów. Takie firmy bardzo często, nie mając swoich filii na terenie całej Polski, chętnie nawiązują współpracę z innymi, mniejszymi podmiotami leczniczymi, aby właśnie uzupełnić swoją ofertę poprzez zapewnienie dostępności na danym rynku lokalnym. I to też jest taka forma, dla której Państwa podmiot leczniczy może funkcjonować, bo no nie są to najgorsze warunki współpracy jakby z takimi dużymi firmami. Też proszę Państwa, ważną rzeczą przy wyborze, czy to będzie indywidualna praktyka lekarska, czy podmiot leczniczy, jest to, że jeżeli Państwo w przyszłości myślicie o takim rozwoju swojej firmy medycznej, żeby w przyszłości wejść na rynek akwizycyjny, czyli dokonać sprzedaży swojej firmy medycznej, a proszę mi wierzyć, że coraz większy jest obrót na tego typu rynku właśnie akwizycyjnym, jeśli chodzi o podmioty lecznicze, no to wówczas jak najbardziej właściwą formą jest prowadzenie podmiotu leczniczego, bo to jest z reguły większy podmiot, tak jak Ty, Karolina, powiedziałaś, zatrudniający innych lekarzy, często mające szeroki zakres świadczeń, wiele poradni i na pewno taka firma na rynku akwizycyjnym będzie zauważalna, no i być może po paru latach działalności znajdą się chętni na jej kupno, z czego obecni właściciele mogą być zadowoleni. Ale właśnie skoro już przy tym temacie jesteśmy, to przejdźmy też do tego, że te podmioty lecznicze mogą być, tak jak już wzmiankowałyśmy, troszeczkę w różnych formach prowadzone. Tak, aktualnie możemy prowadzić podmiot leczniczy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i to w praktyce jest taka forma najmniejsza dla podmiotów leczniczych, czyli taka forma, w której ten podmiot w perspektywie nie będzie aż tak się rozrastał, jak podmioty prowadzone w spółkach. No i właśnie te spółki. Tutaj mówimy zarówno o spółkach cywilnych, jak i o spółkach prawa handlowego, czyli spółkach osobowych i spółkach kapitałowych. No i oczywiście w zależności od tego, jaką formę prawną wybierzemy po rozważaniach takich stricte biznesowych, będziemy musieli się liczyć z tym, że będziemy musieli spełnić różne wymogi co do zarejestrowania takiej działalności gospodarczej. No i tutaj na przykład, jeżeli byśmy chcieli prowadzić podmiot leczniczy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki cywilnej, to w pierwszej kolejności będziemy musieli dokonać właściwego wpisu w CEIDG, czyli w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Uzyskanie takiego wpisu jest bezpłatne. Można taki wpis dokonać w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej, do tego przeznaczony odpowiedni formularz. Sytuacja wygląda trochę inaczej, jeśli chodzi o spółki handlowe, czyli te spółki takie jak spółka jawna, spółka ZOO czy spółka akcyjna.
Bo tutaj dla rozpoczęcia działalności przez taką spółkę w formie podmiotu leczniczego wymagane jest uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. I to też te czynności obciążone są już większymi opłatami niż w przypadku CEIDG, bo wniosek do KRS jest obciążony opłatą, jest to 500 zł za wpis w KRS-ie oraz 100 zł za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym. Tutaj mówiąc też o rejestrowaniu działalności gospodarczej, warto pamiętać, że nazwa działalności, jaką wybierzemy na etapie rejestrowania czy w CEIDG, czy w KRS-ie, determinuje to, jak później będzie nazywał się nasz podmiot leczniczy. W praktyce na przykładzie można powiedzieć, że nazwa spółki wpisana do KRS-u jest późniejszą nazwą podmiotu leczniczego i to nie podlega żadnym zmianom. Nie możemy potem przy rejestracji podmiotu leczniczego dokonywać żadnych modyfikacji w tym zakresie. No, czyli jak Państwo słyszycie, już Karolina zaczęła mówić o tym, co trzeba zrobić, żeby ten podmiot leczniczy mieć, czyli no najpierw właśnie zarejestrować czy jednoosobową działalność, czy tak jak powiedziałaś, którąś ze spółek, tak, wybraną. Oczywiście my już indywidualnie, jeśli Państwo do nas się skierujecie, to doradzamy, jaka forma jest najlepsza dla biznesu rodzinnego, dla takiego biznesu bardziej inwestycyjnego, czy takiego biznesu, co do którego Państwo w przyszłości myślicie, żeby go sprzedać. No i to jest ten pierwszy krok. Ale drugi krok, zdaje się, że trudniejszy, to tak zwane RPWDL. RPWDL, proszę Państwa, to rejestr właśnie podmiotów wykonujących działalność leczniczą. I tutaj ja kieruję swoje zapytanie do Karoliny, ponieważ Karolina w kancelarii jest tu specjalistką od rejestracji. Powiedz, Karolina, czym to się je i jak przez ten rejestr przebrnąć i czy to w ogóle jest wykonalne? No właśnie, tutaj mogłoby się wydawać, że uzyskanie wpisów CEIDG lub w KRS-ie powoduje, że można przejść do wykonywania działalności leczniczej w ramach tego podmiotu, czy spółki, czy jednoosobowej działalności. Nie jest tak, ponieważ kolejnym krokiem jest zarejestrowanie podmiotu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, czyli w tym naszym RPWDL-u. I tutaj ta procedura wygląda tak, że w pierwszym kroku należy założyć konto w systemie, ponieważ wniosek taki może być składany wyłącznie w formie elektronicznej. Przez założenie konta mamy na myśli po prostu zarejestrowanie się w tym systemie teleinformatycznym dostępnym na stronie internetowej. I już po założeniu konta, czyli posiadaniu loginu oraz hasła, można przejść do wypełniania wniosku. No właśnie, ale ten wniosek zdaje się, że to jest z jednej strony formularz, prawda? A więc wydawałoby się, że nie jest to taka trudna rzecz. No ale jak się okaże, że należy wpisywać kody resortowe, to już chyba nie tak prosto. To prawda, bo przy kodach resortowych pojawiają się pewne trudności w zakresie odpowiedniego oznaczenia komórek. Te kody resortowe oczywiście określone są w przepisach, ale w praktyce nie wygląda to tak kolorowo ze względu na to, że nie jest łatwo dopasować kod resortowy do odpowiedniego profilu prowadzonej działalności. Bo ja rozumiem, że każdy właściciel, który tworzy taki podmiot leczniczy, musi sobie wybrać, prawda, jakie rodzaje świadczeń będzie udzielał. Czy to będą przede wszystkim świadczenia takie stacjonarne, szpitalne, czy też ambulatoryjne, no i też jakie oddziały i poradnie w ramach tego podmiotu leczniczego będzie chciał posiadać. Tak, oczywiście w pierwszej kolejności zawsze zalecamy naszym klientom, żeby stworzyli sobie taki zarys struktury organizacyjnej. Mhm. To znaczy, żeby zakreślili mniej więcej oczywiście, jak ma wyglądać ostatecznie zarejestrowany przez nich podmiot leczniczy. A więc jeżeli mamy podmiot, który chciałby zarejestrować sobie poradnie specjalistyczne, działające właśnie w ramach tylko tych świadczeń ambulatoryjnych, to potrzebne jest mniej więcej zakreślenie profilu takiej działalności, czyli w skrócie, jakie świadczenia mają być w takiej poradni udzielane. Na tej podstawie, czyli na podstawie takiego ogólnego zarysu profilu udzielanych świadczeń, jesteśmy w stanie już dopasować odpowiednie kody resortowe. Ja też myślę, że ważne jest to, że ci z Państwa, którzy planują współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia, to już na tym etapie muszą myśleć, jakie wymagania Narodowy Fundusz Zdrowia stawia dla wykonywania różnego rodzaju świadczeń. Bo NFZ właśnie dokładnie wskazuje, że potrzebuje mieć zarejestrowaną poradnię danego typu z danym kodem resortowym, wskazując te numery i wtedy mając porejestrowane właśnie, tak jak Ty powiedziałaś, te komórki i jednostki organizacyjne konkretne, można do Narodowego Funduszu Zdrowia do konkursu startować. Więc tu też zwracamy uwagę, że już na tym etapie rejestracyjnym trzeba myśleć o tym, jeśli chcemy współpracować z NFZ-em. Bardzo ciekawe jest też to, że jeśli chodzi o te wymagania, jakie NFZ stawia przyszłym świadczeniodawcom,
Mamy oczywiście rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych, które określają nam te wymagania dla podmiotów, ale nie znajdziemy w tym rozporządzeniu informacji do tego, jakie kody resortowe NFZ oczekuje, żebyśmy wpisali. To znaczy mamy tam informacje do tego, jaki zakres świadczeń czy liczbę personelu będzie oczekiwał od nas NFZ przy kontraktowaniu, ale nie będziemy mieli informacji, czy właściwym kodem resortowym będzie kardiologia, czy właściwym kodem resortowym będzie jakiś inny zakres określony w tym rozporządzeniu o kodach resortowych. A więc tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że w teorii bardzo łatwo może wydawać się być zarejestrowaniem takiego podmiotu ze względu na to, że otwieramy sobie rozporządzenie, widzimy jakie są wymagania, ale już w praktyce pojawiają się trudności, z tym też najczęściej klienci się do nas zwracają, bo te przepisy rozporządzeń nie są już takie jasne i klarowne, jakby się mogło wydawać. No też wydaje mi się, że ważną rzeczą, którą dobrze, żebyśmy tu Państwu powiedzieli, jest to, że istnieje też możliwość zarejestrowania podmiotu leczniczego, który działa bez lokalu. To jest taka sytuacja, gdzie jeśli Państwo taką formę wybierzecie, prowadzicie działalność jedynie w trybie telemedycznym dla pacjentów i wówczas konieczne jest oczywiście wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji medycznej, konieczne jest zarejestrowanie określonej komórki, bo to jednak jest udzielanie świadczeń zdrowotnych. Natomiast nie jest potrzebny lokal w sensie gabinetu, gdzie pacjent stacjonarnie przychodzi. Więc często Państwo pytacie, czy można zarejestrować podmiot leczniczy jedynie udzielający świadczeń w trybie telemedycyny i tu odpowiedź jest jak najbardziej pozytywna. Natomiast należy pamiętać, że jednak tą rejestrację należy posiadać, bo czasami się tak wydaje, że jeżeli nie ma stacjonarnego gabinetu, no to nie trzeba rejestrować podmiotu leczniczego. A pamiętajmy, no, że w Polsce, żeby udzielać świadczeń zdrowotnych, konieczne jest posiadanie właśnie tego wpisu w tym RPWDL-u, o którym mówiłyśmy, bo świadczenia w trybie telemedycznym to nadal są świadczenia zdrowotne. Tutaj jeszcze wracając do tych aspektów formalnych tego wniosku, warto zwrócić uwagę, że ten wniosek w przeciwieństwie do na przykład wniosków CIDG już opatrzony jest opłatą. Trzeba bowiem na ten moment uiścić opłatę w wysokości 541 zł. Ta opłata, jak możemy już zaobserwować na przestrzeni lat, cały czas rośnie, ponieważ ona jest uzależniona od tego, jak wysokie jest przeciętne średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw i to, co średnio co 3-4 miesiące ogłaszane jest przez prezesa GUS-u. I na tej podstawie wyliczana jest wysokość takiej opłaty, więc trzeba liczyć się z tym, że dziś ta opłata może wynosić 541 zł, ale już za 2-3 miesiące może ona wzrosnąć. Nieznacznie, ale sama z praktyki pamiętam, że opłata była na wysokości niewiele ponad 500 zł, aktualnie no jest to już 541 zł, a więc te ceny rosną. No a słuchaj, a jak długo czeka się na rozpoznanie wniosku? Powiedzmy, że zgłasza się tutaj klient, wypełniamy wniosek, wysyłamy ten wniosek już po przejściu tych wszystkich ustaleń co do zakresu świadczeń, po zarejestrowaniu tej działalności gospodarczej. To jak długo ta procedura na zarejestrowanie podmiotu leczniczego? Teoretycznie, zgodnie z przepisami, organ ma na rozpoznanie takiego wniosku aż 30 dni. Ale w praktyce ten okres jest krótszy. Trwa on średnio do 2-3 tygodni, ale zdarzały już się też takie sytuacje, że udało się ten wniosek przepchnąć wcześniej, to znaczy na przestrzeni tygodnia. W toku tych działań, jakie organ podejmuje w ciągu tych 30 dni, on sprawdza oczywiście poprawność, kompletność zarówno wniosku, jak i załączników składanych do tego wniosku, bo co prawda już teraz nie trzeba do wniosku, tak jak kiedyś, składać na przykład kopii polisy ubezpieczeniowej, ale wszelkie potwierdzenia uiszczenia opłaty od wniosku, czy jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika, oczywiście też pełnomocnictwa, to już jest wymagane. W praktyce wygląda to tak, że po wysłaniu wniosku, jeżeli są jakieś problemy, wniosek taki odsyłany jest do uzupełnienia z odpowiednią adnotacją od pracownika urzędu, jakie zmiany w tym wniosku są wymagane oraz jakie elementy tego wniosku są niedopuszczalne z perspektywy przepisów czy przyjętej jakiejś praktyki w urzędzie. No i ja rozumiem, że efektem rozpoznania tego wniosku powinien być już wpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. No i teraz tak na dobrą sprawę należy sobie zadać pytanie, czy już wtedy można rozpocząć działalność leczniczą, czy też nie. Wydaje się, że jeszcze jednak konieczne jest podjęcie kilku czynności, które pozwolą
na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Ale ponieważ nasz dzisiejszy podcast jest jedynie o rejestracji, to my Państwu bardzo serdecznie dziękujemy. Ale już teraz zapowiadam kolejny, który Karolina nagra z mecenasem Michałem Kalickim, w którym opowiedzą, jakie jeszcze tuż po zarejestrowaniu niezbędne czynności należy podjąć, aby przyjąć pierwszego pacjenta. Bardzo serdecznie dziękujemy. Karolina, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Kasiu. Do usłyszenia.